partia hejtu obraca kota ogonem. Od lat Polacy muszą znosić obelgi. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złodzieje! Instytucje zarażone są nienawiścią. Władza daje przyzwolenie na przemoc. Te emocje dały swój upust w Radomiu, ale też ich rozumiem. O wygwizdaniu Komorowskiego nie ma co wspominać, skoro w szeregach PiS jawnie mówiono o linczu na nim. Mówiono o urzędującym wówczas prezydencie, tu cytat, bydle musi się podlansować. I nagle szok. Andrzej Duda spotkał ludzi nastawionych krytycznie do jego prezydentury i łamania konstytucji. Były gwizdy, wszyscy były okrzyki. Goście, wielce szanowni. Ktoś w obozie władzy poczuł ukłucie. To jest hańba. Tak, było słychać. To jest po prostu haniebne. PiS grzmi teraz o hejcie, nienawiści i żąda przeprosin. Gdzie są granice hipokryzji tej władzy? Jesteście kadawiami. Otóż tam, gdzie ty powiesz dość.